ostre papryczki. Fasolki. Ostre fasolki. Oj, rzeczywiście. Uuuu. A może to była Karolina Ritter? Nie, to nie jest Karolina. O, wiadomo, ale wola... Co? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Czemu gość jedzie z otwartym bagażnikiem? Czy to wpierdoliło się w karetkę? Wpadłem na niesamowity pomysł. Może dla niektórych z was będzie on samowity, ale dla mnie on jest niesamowity. I więcej info dostaniecie dzisiaj wieczorem. Czemu nie od razu nagram tego dzisiaj wieczorem, tylko nagrywam coś przed, a żeby było miło. Witajcie moi drodzy, muszę podzielić się z wami moimi osiągnięciami informatycznymi. Jestem z siebie po prostu dumny. W każdym razie sytuacja wyglądała następująco. Mam takiego laptopka Acera, podszywany Apple. I problem w nim był taki, że gubił sieć. Właściwie to nie czytał żadnej sieci Wi-Fi. Tak jakby po prostu nie było karty sieciowej, więc intuicyjnie zamówiłem sobie nową kartę sieciową za całe $11, to jest ta stara, bo nową już mam wymienioną. Otworzyłem sobie laptopka elegancko i właśnie w tym miejscu wymieniłem sobie kartę sieciową na nową i generalnie zobaczymy, czy będzie działać. Wcześniej używałem takiego adapterka, który czyta sieci Wi-Fi, ale niestety no nie domagał, jest troszeczkę za słaby i no... Jakość internetu, a właściwie jego prędkość pozostawiała wiele do życzenia. Po drodze jeszcze oczywiście wystąpiły problemy w postaci niewłączającego się laptopa, więc odłączyłem sobie baterię od płyty głównej i podłączyłem z powrotem i działa. A teraz zobaczymy, czy znajduje sieć. No, także sprawdzamy, czy... Dobra, laptop odpala, więc jest git, bateria jest git i teraz zobaczymy, czy znajdzie sieć. Co w ramach ciekawostki, całego laptopa rozkręciłem takim kluczykiem, który dostałem wraz z okularami przeciwsłonecznymi. Jest, mamy sieć, także jesteśmy w domu. Operacja zakończyła się pomyślnie, bardzo mnie to cieszy. No i oczywiście nie obeszło się bez zgubionych śrubek. Tutaj na przykład nie ma śrubki, bo zgubiłem. No, także jakby ktoś potrzebował pomocy informatycznej, wiecie gdzie pisać. Nie, no żartuję. Jakieś tam doświadczenia wyniosłem z technikum i się przydały, także no fajnie, przyjemnie.